Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny test na żywo. Tym razem przetestujemy sobie kolejną genialną nowość od Eveline. Eveline co jakiś czas lubi nas zaskakiwać produktami do ust. Ja wypróbowałam już chyba wszystkie. Powiększające usta serum, olejek do ust i jeszcze na pewno coś gdzieś Wam poszukam i podlinkuję. A teraz będąc w Polsce zauważyłam nowy produkt w ich szafie, który obiecuje nam All Day Ideal Stay, 24 godziny, baza pod pomadkę, lipstick primer. Zawiera kwas hialuronowy, witaminę A i E. Ja już nie powinnam się dać na to złapać i skusić, bo już doskonale wiem, jak te produkty działają, ale jednak stwierdziłam, że baza, która przedłuża trwałość makijażu, wzmacnia intensywność koloru, wygładza, zmiękcza, pielęgnuje, regeneruje, przywraca sprężystość i głęboko nawilża, musi zostać przeze mnie oceniona. Nie widzę innej opcji. Kosztowało to coś koło 15 zł. Na przygotowane do makijażu usta zaaplikuj warstwę bazy pod pomadkę. Nałóż swoją ulubioną pomadkę, ciesz się idealnym makijażem ust nawet do 24 godzin. I uwaga, do jest tu słowem wytrychem, który otwiera wszystkie drzwi. Czyli może być 2 godziny, ale w końcu do 24 godzin. Więcej na pewno się nie będziesz cieszył. Baza pod pomadkę w postaci płynnej, transparentnej emulsji. Zmiękczej usta i optycznie je wygładza. Wysoka zawartość polimerów w składzie bazy pozwala utrwalić każdy rodzaj pomadki. No właśnie. Formuła wzbogacona witaminę A i E pielęgnuje delikatną skórę ust. Kwas hialuronowy przywraca im świeżość i sprężystość oraz optymalnie je nawilża. Bazę aplikować pacynką, nakładając cienką warstwę, odczekać do wyschnięcia, a następnie pokryć usta dowolną pomadką. Później już tylko po angielsku. No słuchajcie, no obietnice są po prostu cudowne, no wprost do sprawdzenia przeze mnie, no bo jakby mogło być inaczej. Także będziemy sprawdzać bazę. Żeby było sprawiedliwe, będę bazę testować przez 3 kolejne dni. No chyba, że przez 2, bo jednak nie jest proste. Ale założenie jest takie, że przez 3 kolejne dni mam 3 pomadki, dość znane o różnych formułach i konsystencjach. Pierwsza z nich to Vibo Juicy Color Lipstick, czyli taka bardzo nawilżająca pomadka, niezbyt trwała, powiedzmy sobie szczerze, ale bardzo fajna, raczej nawilża niż trwa na ustach, nie wiadomo ile. NYX Soft Matte Lip Cream, ten akurat w kolorze Budapest, który jest trwałą pomadką, ale dalej dość kremową i nie wytrzymuje więcej niż kilka godzin i raczej nie wytrzymuje jedzenia. No i Golden Rose Kiss Proof Long Stay Liquid Matte Lipstick, która jest absolutnym killerem i wytrzymuje bardzo, bardzo długie godziny na ustach. Także 3 razy poddamy tę bazę testom i sprawdzimy, jak trzyma się z różnymi produktami na ustach. Zapraszam. A tu mamy takie coś. Tylko jedno i takie duże pudełko. No dobra, niech będzie. Eveline Cosmetics. No już chyba wszystko wiem. All Day Ideal Stay Lipstick Primer. Usta mam suche i czyste, bo przed chwilą je właśnie tak zrobiłam. 8 w jednym to jest. No i co tutaj mamy? Faktycznie taki przezroczysty, bezbarwny aplikator, który nakładam na usta. Jest to całkiem przyjemne na ustach. Takie lekko silikonowe, bym powiedziała. Ale wysycha teraz, czuję. Wysycha do takiego matu zupełnego. Mówię, a to sobie schnie, ale jeszcze sobie zrobię takiego swatcha, żeby czuć tę konsystencję. Więc najpierw to jest takie mokre i mocno silikonowe, a zaraz już czuję, że wysycha, no i poczekam, aż wyschnie i nałożę szmink. Dziwi mnie troszeczkę ten mocny mat, nawet taki lekko tępy mat, no bo miało być nawilżające, a je, więc myślałam, że to będzie jednak troszeczkę może mokre, no ale może w tym swoim macie dalej jest nawilżające. Tak jak mówię, ustami nie da się ruszyć ani w jedną, ani w drugą, bo to zastygło do bardzo silnego matu. Ładnie wygląda, nawet bez niczego. No ale nic, my testujemy bazę. Na pierwszy ogień wezmę tę najmniej trwałą. Faktycznie mam nieodparte wrażenie, że ta szminka, pomadka na tym uzyskała o wiele lepszą pigmentację, bo zobaczcie, jaka to jest przepiękna, matowa, intensywna. A tu na ręku, na swatchu już ma takie lekkie prześwity. Więc chyba faktycznie coś w tym jest, że stanowi fajną bazę i ten kolor podbija. No ale nic, najważniejsze jest to, ile się utrzyma. Jest godzina
14:10, moi drodzy, a wrócę do Was, jak zauważę, że szminki absolutnie na moich ustach nie będzie. Na razie wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, co dalej. Wracam do Was dość szybko, bo po godzinie i 10 minutach, 13 w zasadzie, no, pokaż się zegarku, jest? Nie, nie ma. No, musicie mi zaufać na słowo, żeby pokazać Wam, jak wygląda szminka, a to dlatego, że idę jeść. Więc to będzie największy sprawdzian, no bo nie wierzę, że nikt przez 24 godziny nie je. Hello! Ja rozumiem, że mi napiszecie, ach, starła się, chyba, że się nie zetrze, bo jadłaś. No ale kto nie je przez 24 godziny? Jak ktoś nie je, to niezdrowo. W każdym razie ja po godzinie nic nie robiłam przez godzinę poza mówieniem i napiłam się raz wody. Szminka na pewno straciła na intensywności i od środka niestety troszeczkę się zjadła i wymazała. Nie wygląda już jak godzinę temu. No ale dalej jest, dalej się trzyma. Zobaczymy, jak będzie z jedzeniem. Niestety szminka po jedzeniu wygląda tak, ale dam jej jeszcze jedną szansę, czyli zmyję to i pomaluję jeszcze raz, tak jak to robiłam wcześniej, żeby zobaczyć, ile faktycznie bez jedzenia się utrzyma. Minęły dokładnie 3 godziny, odkąd ponownie nałożyłam szminkę. Przez ten czas głównie piłam i zjadłam jakiś tam mały podwieczorek, ale taki, który raczej trafiał do mojej buzi i nie zatrzymywał się do ustach, tak się starałam. No i słuchajcie, szminka jednak trochę się starła. Widać, że ta intensywność koloru się zmieniła, wyblakła bardzo, plus do tego no, ten środek jest mocno, mocno zjedzony, ale jak mam być szczera, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek miałam tak długo tę szminkę na ustach. Naprawdę, ona praktycznie jest bardzo, bardzo nietrwała, a przy tej bazie ona dalej się trzyma po 3 godzinach. Więc widzicie, jak to wygląda? Ja uważam, że to jest znacznie dłużej niż standardowo ta szminka u mnie by się trzymała. Czyżby ten produkt faktycznie działał? Owszem, te 24 godziny dzisiaj kompletnie się nie sprawdziły, ale jutro będziemy sprawdzać ten produkt z troszeczkę bardziej trwałą szminką i zobaczymy, co to będzie. No to mamy dzień drugi i pomadkę numer 2. Pomadka numer 2 jest zdecydowanie bardziej trwała niż pomadka numer 1 i tutaj mam NYX Soft Matte Lip Cream w kolorze Budapest, tak jak już wczoraj zapowiadałam. Co prawda nie jest to taka pomadka, która zastyga na bardzo, bardzo, bardzo długie godziny, raczej jej trwałość określiłabym jako średnia. Godzina 12:10, nakładam najpierw oczywiście bazę, a na to pomadkę. Nie wiem, czy już to wczoraj mówiłam, ale już to wczoraj zauważyłam, więc lepiej to powiedzieć jeszcze raz i podkreślić dla pewności, że moim zdaniem usta są naprawdę fajnie przygotowane na przyjęcie produktu. Co to znaczy? Mam wrażenie, że nakładając i dzisiejszy produkt, i wczorajszy produkt, ich pigmentacja jest o wiele, wiele lepsza. Łatwiej i przyjemniej się ten produkt nakłada, a co przede wszystkim, nie widać smug. Zwłaszcza ten produkt z NYX-a, one lubią się smużyć, to jest prawda. Trzeba się postarać, żeby to nałożyć, a tutaj tak praktycznie przy pierwszym pociągnięciu już miałam dobrze nałożony produkt. Czyli pigment jakby wybijany jest, być może dlatego, że faktycznie mamy ładnie usta przygotowane, więc ta pigmentacja jest lepsza. No i sunie po tym macie fajnie przygotowanym, a nie po strukturze ust, więc może stąd też brak smug. Tak ja coś zauważyłam. A teraz tak jak mówię, 12:16 równo i wracam za, mam nadzieję, kilka długich godzin. Po dokładnie 3 godzinach moja szminka jest w takim stanie. Robię raport, dlatego że idę jeść, więc ona już w takim stanie nie będzie. Ale powiem Wam, że ja jestem w ogromnym szoku i pod ogromnym wrażeniem. Przez te 3 godziny coś tam przekąsiłam, coś się napiłam, coś mówiłam, więc to nie tak, że siedziałam i się nie ruszałam. A szminka wygląda naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i chyba będę musiała stwierdzić, że ten produkt działa. No ale nic, zobaczymy, jak wytrzyma obiad i czy wytrzyma. Pewnie nie wytrzyma, ale i tak jest świetnie. Jestem już chyba gotowa na podsumowanie. Nawet mój makijaż nie wygląda tak dobrze, jak wyglądają usta. Nie no, chyba troszeczkę przesadzam, ale ja mam już swoje wnioski. Jako że przez pierwsze 3 godziny szminka trzymała się bez zarzutów, leciuteńko się wytarła, ale przy tym, że jadłam bez ograniczeń, ale jakieś takie przekąski, które mi wskakiwały do buzi, a nie takie coś, co ocierało się o usta, piłam i mówiłam, to ja jestem naprawdę zadowolona i naprawdę uważam, że ta baza bardzo przedłużyła trwałość tego produktu. Jestem teraz po obiedzie, i słuchajcie, trzymam się dalej, coś mam. Co prawda, no w środku jest cały wyjedzony, jestem jakąś godzinę po obiedzie, więc dajmy na to, że 3, 4,5 godziny plus do tego jeszcze obiad. W międzyczasie jedzenie i picie, a mój stan szminki jest następujący. I wiecie co, po drugim dniu stwierdzam, że ta baza chyba
Faktycznie działa. No to teraz dzień trzeci, produkt trzeci. Bazę już mam nałożoną, bo stwierdziłam, że już wiecie, jak wygląda ten proces. No cóż, dzisiaj killer, który trzyma się na ustach bardzo, bardzo, bardzo długo, bez żadnej utrwalającej bazy. A ja po 2 dniach obserwacji mam ogromną nadzieję, że ten produkt wytrzyma 24 godziny, te przysłowiowe. Pewnie tyle nie? Ale mam nadzieję, że wytrzyma długo, bo ta baza przez 2 ostatnie dni naprawdę rokuje bardzo, bardzo dobrze. No to produkt nałożony. Mam nadzieję, że wracam do Was za kilkanaście godzin. 11 godzina. Zobaczymy, co się będzie działo w trakcie dnia. Trzymajcie kciuki. Po 3 godzinach z przekąszaniem czegoś w trakcie, z dużą ilością mówienia i z piciem, szminka wygląda w ten sposób. Uważam, że wygląda idealnie wręcz. W sensie widać, że nie jest nałożona przed chwilą, ale naprawdę siedzi na tych ustach i nie starło się wiele. Leciutko od środka, no i leciutko ten kolor się zmienił przez to, że właśnie coś tam jadłam, ale uważam, że jak na 3 godziny to dalej wygląda ok i dalej nie czuję potrzeby poprawiania jej, ale wracam z aktualizacją jeszcze za chwilę. Minęło 5 godzin, ale minęły też 3 dni i myślę, że ja jestem gotowa na podsumowanie. Dlatego, że widzę, jak po 5 godzinach wygląda ta pomadka, lekko zjedzona od środka, lekko, no trochę zjedzona, ale tak naprawdę ten kolor jest jeszcze mocno intensywny, przy tym, że tak jak mówię, jadłam, piłam, nie oszczędzałam swoich ust, no a kolor dalej jest. Z racji tego, że jest to kolor różowy, pudrowy, to nie widać tak tego kontrastu między zjedzonymi ustami, a właśnie pomadką, która została. I ja powiem Wam szczerze, że byłam w pierwszy dzień sceptycznie nastawiona do tego produktu, bo testowałam już olejek, testowałam już produkt powiększający usta, no i niestety nic nie zadziałało z tego, tak jak zadziałać miało, a to jest naprawdę dobre. Co prawda, no 24 godziny, nie oszukujmy się, w żaden dzień te pomadki nie wytrzymały, ale... No właśnie, czytając to, co nam obiecuje producent, przedłuża trwałość makijażu, zdecydowanie się z tym zgadzam, ta trwałość pomadek jest przedłużona, zwłaszcza widziałam to w te dni, kiedy stosowałam te mniej trwałe pomadki, które powinny zaraz praktycznie zniknąć z moich ust, a one dalej siedziały i się trzymały, tak samo w sumie jest z tą. Wzmacnia intensywność koloru, ja się z tym zgodzę, nie wiem jak to się dzieje, ale tak, zwłaszcza przy tych, które nie kryją tak dobrze i się służą, było to bardzo dobrze widoczne. Wygładza, zdecydowanie usta wygładziło, zmiękcza, pielęgnuje, to pewnie musiałabym tego poużywać dłużej, regeneruje, przywraca sprężystość i głęboko nawilża. Słuchajcie, mimo tego, że to nie jest pomadka na 24 godziny, bo tak jak mówię, musielibyśmy nie jeść przez 24 godziny, nie pić, nie mówić, to może wtedy faktycznie by się tyle utrzymywała, to ja uważam, że to jest naprawdę produkt godny polecenia. Za tę cenę ładnie przygotowane usta, stanowi świetną bazę pod właśnie produkt na usta, no i przedłuża tę trwałość makijażu. Tak jak mówię, ja byłam sceptycznie nastawiona, z ogromnym przymrużeniem oka do tego podchodziłam, więc ja na pewno będę po niego sięgać i na pewno będę go używać. Jestem pozytywnie zaskoczona całym wynikiem tego testu. Mam nadzieję, że Wy też, że test Wam się podobał, ale że też daliście się zaskoczyć. Koniecznie dajcie mi znać, czy używaliście właśnie tego produktu, a może czegoś podobnego. Ja na pewno przy nim zostanę na dłużej. Tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jakie były Wasze pierwsze wrażenia. Czy też byliście sceptycznie nastawieni jak ja, czy nie do końca? Czy właśnie wiedzieliście, że to zrobi swoją robotę? A ja żegnam się z Wami, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.